Witaj, droga kobieto, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj drugie wideo, bo został nam już tylko jeden dzień do Dnia Kobiet. I chcę z Tobą dzisiaj porozmawiać o drugim prezencie, który każda z nas powinna sobie wręczyć. A mianowicie o odżywieniu i o zadbaniu o swoje ciało i swój umysł. O co chodzi? Chodzi o to, że najczęstszym chyba błędem kobiet jest przechodzenie na diety niskokaloryczne, diety bardzo rygorystyczne, które sprawiają, że zapotrzebowanie nasze energetyczne jest nawet 2-3 razy wyższe niż ilość energii, jaką sobie razem z pożywieniem dajemy. Czyli jesteśmy na dietach 1000 kalorii, które tak naprawdę tylko rozwalają nasz metabolizm, rozwalają nasze hormony i wręcz mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Tym samym nie odżywiamy swojego organizmu. Możemy mieć za dużo kilogramów na swoim ciele, ale cały czas być niedożywione. Dlaczego? Bo jakość pożywienia spadła, ale także jedząc jeszcze mniej, o wiele mniej mamy wartości odżywczych. Dlatego proszę, pomyśl o tym, aby odżywiać swój organizm. Produkty bogate odżywczo to są przede wszystkim dobrej jakości mięsa. Na pierwszym miejscu w produktach bogatych odżywczo są podroby. Nie każdy lubi wątróbkę, jeśli ją lubisz, jedz koniecznie. Natomiast jeśli nie, mamy jaja, mamy tłuste ryby, mamy mięsa właśnie z dobrego pochodzenia, mamy również warzywa. Wszystkie te produkty, a nie te slim fit, odtłuszczone, nie tędy droga. Właśnie tymi produktami bogato odżywczymi powinnyśmy odżywiać swój organizm. Więc proszę, pomyśl każdego dnia, żeby chociaż jeden Twój posiłek, może jakiś super shake, który będzie miał w swoim składzie mleko roślinne, na przykład kokosowe czy migdałowe, będzie miał na przykład szpinak czy jarmuż, do tego może żółtko jaja, nasiona chia, czy jakiś owoc, banana, czy słodzony stewią, żeby taki posiłek po prostu jak najbardziej odżywił Twój organizm, bo tylko wtedy będzie on mógł funkcjonować na wysokich obrotach. A wiem, że my kobiety naprawdę potrzebujemy dużo energii, żeby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które mamy każdego dnia. I dodatkowo będzie się czuł bezpieczny, odżywiony organizm będzie bezpieczny. I jeżeli chcesz schudnąć, to dopiero wtedy on zacznie tracić tkankę tłuszczową, jeżeli będzie zdrowy i będzie w równowadze. Tego Ci życzę, odpowiedniego odżywienia swojego organizmu i dbania o siebie. I do zobaczenia w ostatnim filmie już jutro. Cześć!